No i mamy zimową aurę. Podobno najcieplejszy grudzień od 125 tysięcy lat. Także no, trzeba uważać na to, co się ogląda. Chyba powinienem powiedzieć, że telewizja kłamie i nie byłbym chyba pierwszy. No ale wiecie, małymi krokami można podprogowo przekazywać wszystko, między innymi faktami można przekazywać rzeczy nieprawdziwe, które staną się później faktem. Tak czy inaczej, temat dzisiejszego odcinka to bycie trenerem i tu głównie kieruję cały wątek do trenerów koszykówki, głównie jednakże pewnie w innych dyscyplinach mogą dziać się podobne rzeczy, więc mówię. Niemal codziennie dzwonią do mnie trenerzy lub usiłują się dodzwonić, to też przepraszam, jeżeli nie mogę odbierać, ale zawsze pamiętam i odzwaniam. No i dzwonią trenerzy z różnymi komentarzami do tego, co się obecnie dzieje. Zacznę może od tego, że dzieją się takie rzeczy, że trener sektora młodzieżowego, bo wszystko tyczy się będzie sektora młodzieżowego, prowadzi sekcję żeńską w kadrze, no i jedzie po tych zawodniczkach tak mocno, jakby nikt nie odważył się powiedzieć temu drugiego człowieka. No i teraz jest pytanie wielopoziomowe. Czy tak można? Co z tym zrobić? Z czego to wynika? Jakie są przyczyny takich postaw u tego trenera? Dlaczego dalej jest trenerem? Dlaczego nie odda papierów? Gdzie jest komisja dyscyplinarna i tak dalej? Reakcja powinna być automatyczna tutaj, no bo uderzanie w godność drugiego człowieka jest tutaj kluczową sprawą do tego, żeby automatycznie zostać pozbawionym wpływu na drugiego człowieka, zwłaszcza w sektorze młodzieżowym. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to to, że dzwonią do mnie ludzie znowu i mówią, że rozgrywki nie mają sensu. Rozgrywki wynikowe w sektorze młodzieżowym nie mają sensu. Oczywiście ja się z tym zgadzam i nie zgadzam, bo przychodzi okres mniej więcej 15-18 roku życia, w którym rywalizacja na dobrym poziomie jest konieczna do tego, żeby zmagać się. To też okres sensytywny do tego, że zawodnik chce się zmagać w obliczu jakby przeciwnika i budować w ten sposób swoją rolę już powoli społeczną. W układzie niemieckiej piłki, tu jako ciekawostka dla trenerów koszykówki, chcą odejść od wyników do 17 roku życia. Oczywiście to nie jest, że dziecko nie ma być w wyniku. Oczywiście w Fimopeksisie mamy do 12 roku życia wynik egoistyczny, egocentryczny, bardziej powinienem to nazwać, czyli zbieranie informacji o sobie, funkcje poznawcze i tak dalej. Od 12 do 15 roku życia mamy układy scenariuszy gier do realizacji, trochę jak w grywalizacji, jak w grach planszowych, jak w grach komputerowych, w których do zaliczenia meczu trzeba wykonać jakąś odpowiednią sekwencję różnych działań. I tu oczywiście i zespołowo, i indywidualnie może z tym być różnie. No i dopiero gdzieś tam 16 w górę, 16-19 lat, tam powinna być mocna rywalizacja z nastawieniem na wynik w układzie bioenergetyki mocnej i przewagi w tym aspekcie, taktyki i tak dalej. To jest jakby jeden aspekt. Ludzie rezygnują z rozgrywek związkowych, bo po prostu to się nie opłaca z poziomu minut, które dzieci grają, emocji, które przeżywają, bezradności w stosunku do sędziów, którzy odczuwają trenerzy. To kolejny przykład tego, co się wyrabia, że trener w obronie dzieci staje w układzie uczciwości przeciwko błędnej decyzji sędziego na przykład, ale to nie, absolutnie nie uderzam w sędziego. No i wedle zasad, można powiedzieć, euroligowych, najnowszych technologii jest usuwany z sali. To też taki poboczny wątek. Generalnie co chcę powiedzieć, że trener, który prowadzi sektor młodzieżowy w jednej dyscyplinie, w jednym środowisku nie rozwija się. W zasadzie jego zarządzanie walką sportową w trakcie gry ogranicza się do tego, czy kryć na całym, czy ustawić strefę, ewentualnie jakieś podwojenia, no oczywiście roszady, zmiany i tak dalej, ale generalnie robi cały czas to samo w obliczu tego, co się nauczył od starszych kolegów ze środowiska, więc nie ma tego rozwoju. Mówię o tym, żeby rozwój był nie tylko w układzie techniczno-taktycznym, bo tu za profesorem Naglakiem trzeba śmiało powiedzieć, że rozwój młodego sportowca w kierunku bycia mistrzem to oczywiście rozwój moralny, etyczny, kognitywny, techniczny, dopiero na końcu motoryczny. No i tak naprawdę ja nie mam pretensji do tego, że ktoś tego nie robi, zupełnie nie, bo nie wie. Ja gdybym dzisiaj jeszcze prowadził na co dzień sekcje sportowe, też bym się nie rozwinął, też bym
też bym widział to tak, jak widziałem, albo jak się nauczyłem, nie miałbym tych poglądów, szerszych horyzontów i dlatego też się cieszę, że to robię. A tu znowu pewna odpowiedź do sytuacji, w której jesteśmy, czyli w moim odczuciu nie ma sukcesu sportowego, dzisiaj są sukcesy organizacyjne, czyli te kluby, które mają więcej dzieciaków, więcej obiektów, więcej szkół, więcej współpracy i tak dalej, po prostu wygrywają. Z poziomu selekcji materiału, czy mają lepsze dzieci, wygrywają, dodatkowo dokładają do tego właśnie te uproszczone działania taktyczne na poziomie podwajanie, potrajanie, układ strefy oszukanej i tak dalej i wykłócanie się o to. Prowadzi do tego, że oczywiście taki trener jest premiowany, ale z rozwojem dzieci to nie ma nic wspólnego. To jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz to zmiany. Zmiany i nowa wizja szkolenia nie wydarzy się. Nie wydarzy się, bo będą to robić ci sami ludzie, którzy są w koszykówce już od wielu lat i oni nie są w stanie myśleć inaczej, czyli można powiedzieć minimalna aktualizacja do starych poglądów, schematów, podstawy logicznej i podejścia do wszystkiego, co się dzieje wkoło. Właśnie dopiero taki holistyczny rozwój trenerski. Pat Phil Jackson, który nie tylko był trenerem koszykówki, ale czerpał inspirację z wielu, wielu innych źródeł. Dopiero to daje w pełni zrozumienie natury ludzkiej i wpływów, które na nią się składają. Także takie no, mocne słowa krytyczne, ale powiedziane na głos po to, żeby zwracać na to uwagę. Nie żeby oczywiście krytykować, komentować i tak dalej, tylko żeby zwracać uwagę i zacząć myśleć dalej. A my myślimy dalej. My myślimy w Himopexis, to zresztą zaleta profesora do dziś, że my patrzymy to, co będzie za 2, 3, 5, 7 lat. No i tak fajną informację chcę przekazać w tym momencie, że 2024 rok to będzie trudny, ale dobry rok. Będziemy organizowali, słuchajcie, kursy licencyjne, szkoleniowe na licencję D, C, B, A. O szczegółach wkrótce, ale będzie można w pewnym sensie nauczyć się koszykówki na nowo. Także już teraz myślcie, wkrótce, z końcem roku więcej informacji, na pewno każdy znajdzie tam swoje miejsce, no i na to liczymy i jesteśmy dobrej myśli. Nieustannie zapraszam, ostatni wątek, nieustannie zapraszam do Patronite'a, żebyście nas wspierali, robimy coraz fajniejsze rzeczy i coraz więcej tych rzeczy, więc będziecie częścią tego. Oczywiście w najbliższej książce podziękowania dla wszystkich patronów. To też będzie mały ukłon w Waszą stronę. Wiemy, co robić i robimy to dalej. Pozdrawiam, cześć.